Witaj w Kalieni Yoga and Qigong. Zapraszam Ciebie do praktyki, która ukoi trochę Twoje ciało od zmęczenia. Jeśli Twoje ciało jest zmęczone w taki sposób, że niekoniecznie jest to zmęczenie fizyczne, ale jest to zmęczenie natłokiem myśli, natłokiem zdarzeń, obowiązków, czujesz przygnębienie, czujesz, że naprawdę jest Tobie nieprzyjemnie być w ciele, a jednocześnie wiesz, że tak naprawdę wszystko jest dobrze, ale wewnątrz Ciebie nie jest przyjemnie, nie jest dobrze, jest za dużo, jest po prostu przemęczenie. To ta praktyka po pierwsze da Tobie ukojenie i powrót do ciała, takie uczucie komfortu, przywróci uczucie komfortu w Twoim ciele i też trochę poruszy, doda lekkości. Będzie to malutka cząsteczka praktyki żurawia wznoszącego się do lotu. Większa część praktyki o tym, jak poruszać ciało podczas poszczególnych ćwiczeń. 6 różnych ćwiczeń praktyki żurawia w Qigong, która wyciąga ze stanów depresyjnych, wyciąga ze stanu przygnębienia i daje uczucie lekkości i powrotu do komfortu w ciele. I jednocześnie daje impuls do działania, tak? Będziesz czuć, że chce się Tobie działać, że autentycznie masz na to siłę i będziesz podejmować działania z lekkością i pożegnasz stan przygnębienia. Będzie się to działo bardzo lekko i automatycznie dzięki temu, że praktyką Qigong będziesz wpływać na swoje płuca, na serce, na śledziony, na wątrobę. Jest to piękna praktyka, do której zapraszam Ciebie właśnie teraz. Zapraszam Ciebie do prostego masażu ciała, który pozwoli Tobie wyłączyć myśli i zaczniesz koncentrować swoją uwagę w bardzo ważnym miejscu Twojego ciała, czyli w punkcie pośrodku mostka między piersiami, pośrodku mostka na kanale poczęcia numer 17. Jest to środek Twojego uczciowego dantien. Tutaj właśnie znajdują się płuca i serce. I dlatego właśnie też te organy najbardziej związane są z uczuciami. Albo ten dantien jest tak nazwany ze względu na te organy. Więc w każdym razie jest to centrum Twoich uczuć. Rozmasuj swoje dłonie punktem Laogong. Pamiętaj o tym punkcie pośrodku dłoni. Punkt Laogong jest to punkt ciężkiej pracy. Przepływa przez niego energia Twojego serca, energia z osierdzia. Delikatnie. Możesz przymknąć oczy i wsłuchiwać się w mój głos. Możesz przymknąć oczy i wsłuchiwać się w mój głos. Albo możesz wpierw popatrzeć, jeśli podoba się Tobie przestrzeń, ale podczas masażu zachęcam Ciebie, żeby zamknąć oczy i koncentrować uwagę tylko wewnątrz. Weź wdech i wdmuchnij intencje i uczucie w Twoje dłonie. Intencje przyniesienia komfortu do Twojego ciała. I połóż dłonie punktem Laogong, jedna na drugiej i na punkcie na środku mostka. Na ten moment zostań tak właśnie, oddychając do tego miejsca. Spokojny wdech i wydech. I tutaj ważne jest, aby Twoja koncentracja pozostawała w punkcie Laogong i tam, gdzie ono jest skierowane. I żeby w tym punkcie był też Twój oddech. Nic więcej Tobie na ten moment nie potrzeba. Poczuj ciepło swoich dłoni. Jeśli poczujesz gotowość już cały czas utrzymując uwagę, koncentrację na tym punkcie, gdzie Laogong styka się z Twoim ciałem, swoim mostkiem,
nie musi być bardzo przyciśnięty. Staraj się obserwować swój oddech, tak żeby on nie był płytki. A jeżeli jest, to znaczy, że w jakiś sposób się on blokuje w twoim ciele. Są jakiegoś rodzaju napięcia. Blokuje się poprzez myśli, które są jeszcze aktywne. Bądź tutaj uwagą, a twój oddech zacznie być coraz bardziej głęboki i spokojny. Postaraj się wziąć głęboki wdech, głęboki wydech. Koncentruj uwagę na punkcie logong i miejscu, w którym styka się z twoim ciałem, z twoim punktem kanału poczęcia 17, z twoim środkowym dantien, z miejscem, w którym jest twoje emocjonalne serce, gdzie mieszka twój umysł. Możesz poczuć, jak twój umysł przyszedł do domu, wrócił do domu. Może się rozluźnić. Oddychaj do tego miejsca. Spokojnie. Coraz wolniej. I teraz postaraj się wykonywać ruch masażu, tej cyrkulacji razem z wdechem do góry, z wydechem w dół. Wdech do góry, wydech w dół. Wdech. Czuj dokładnie, żeby twój umysł wracał do tego miejsca, tu, gdzie są twoje dłonie. Bardzo możliwe, że zacznie się nudzić, co jest bardzo korzystne. Teraz zatrzymaj dłonie. Pozostań z koncentracją, z oddechem. Powoli zjedź w dół, w stronę twojego pępka. Troszeczkę pod pępkiem. Wdech po prawej stronie do góry, wydech po lewej stronie w dół. Pierwokrężne ruchy wokół twojego pępka. Wdech, wydech. Ponownie, twoja uwaga jest dokładnie tam, gdzie punkt dla ogon. Wydech, wdech. Coraz większe okręgi pod żebrami, wydech w dół, ponownie wdech, postaraj się odnaleźć uczucie komfortu, jakie przynoszą dłonie położone na twoim ciele, wydech, dół, wdech, wydech. I spokojny wydech po lewej stronie, coraz bliżej wracaj w stronę pępka. Uwaga na punkcie logo. Wydech w dół, wdech do góry. Wydech w dół, wdech do góry. Aż wrócisz do pępka i około 3 palców pod pępkiem. Przenieś obie dłonie na poziom serca. Wdech. Wyprostuj swoją prawą rękę. Połóż rękę lewą za ramię. Po zewnętrznej krawędzi powoli wydech. Obserwuj punkt logo. Cały czas dłoń, która się porusza. Wdech po wewnętrznej stronie ręki. Obie dłonie razem na klatce piersiowej. Otwórz lewą rękę. Wydech. Po zewnętrznej stronie.
przez palce. Wdech. Wdech. Po wewnętrznej stronie, pachom. Wdech. Możesz pomasować punkty pod pachą. Rozluźnij ramiona. Tutaj przechodzi meridian, rozpoczyna się meridian serca. Wróć, połącz dłonie po prawej stronie, pod pachą, w dół, z boku ciała, przez całą zewnętrzną krawędź nogi do palców stopy, przez kostkę, wnętrzem nogi do góry, do dalpien. Ponownie do serca, pod pachą i po lewej stronie. Wydech, w dół, po zewnętrznej stronie stopy, do palców, po wewnętrznej stronie nogi. Wdech i dantien. Ułóż na dantien obie dłonie rozłączone i wykonaj ruch masujący. Do środka i na zewnątrz. Do środka i połącz kciuki razem, palce wskazujące razem. Połącz dłonie w diament światła. I poczuj światło, które promienieje z Twojego diamentu. Światło, którym jesteś, uśmiech wewnętrzny, który jest światłem. Rozluźnij ręce. Teraz powoli przejdziemy do praktyki żurawia. Przesunę się kawałeczek w tę stronę, żeby widać trochę moje stopy. Na początek rozluźnij lekko ramiona, wykonując ruch na zewnątrz i do środka. Pierw prawa, potem lewa. Jeśli chcesz, możesz poruszać przy tym też szyję. Broda do gardła, szyja wydłużona. Popatrz w swoją lewą stronę. Popatrz na niebo. Przysiądź kolanami w dół, kość ogonowa w dół. Zostań z rozluźnionymi ramionami i powoli obserwuj niebo u góry. Równomiernie dociskając, przenosząc ciężar ciała na prawej i lewej stopie. Rozluźnij prawe ramię i nie pozwalaj, żeby lewe opadało w dół, ani podnosiło się do góry. Pozostaw rozluźnione. Lewe ucho do lewego ramienia i wróć. Teraz druga strona. Lewe ucho do lewego ramienia, popatrz w prawo. Wdech. Powoli. Ciężar ciała na obu nogach równomiernie. Kość ogonowa w dół, kość kolana lekko ugięte. Obserwuj niebo. Obserwuj. Teraz prawe ucho do prawego ramienia. Broda do gardła. Rozluźnij. Ponownie ramiona. Teraz zaczynamy już ruch. Żurawia. W ruchu żurawia zarówno i nogi, i ręce ruszają się prawie cały czas. Wdech i wydech. Wdech. Dantien porusza się do góry, przenosi chi, przenosi ruch do ramion i do łokci, do nadgarstków i do palców dłoni. Ten tien schodzi w dół, zarówno też Twoje kolana i przysiad, taki lekki kła, czyli kość ogonowa w dół, tak na ile jest Tobie wygodnie, pachy w dół, łokcie, nadgarstki, palce. Wdech. I wydech. Wdech. I wydech.
Możesz podnosić swoje skrzydła na tak wysoko, jak chcesz, jak czujesz wygodnie. Ramiona, łokcie, nadgarst, palce. Głęboki, spokojny wdech. Przysiadasz lekko, ramiona, łokcie, nadgarstki, palce. Wdech. Możesz przenieść ciężar ciała na swoją prawą nogę i oderwać piętę do góry. Wydech. I znów wdech. Tantien. Klatka piersiowa, ramiona, łokcie, nadgarstki, palce. I jeśli chcesz, lekko noga w górę i opadasz w dół. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Możesz mniej podnosić. Wdech. Wydech. Już bardzo delikatnie. Wydech i nie spiesz się z wydechem. Pozwól, żeby był długi, spokojny. Tak samo nie spiesz się z wdechem. Coraz bardziej możesz jednak patrzeć na swoje ramiona i na to, jak porusza się twoje ciało. Z gracją, z elegancją, kawałek po kawałku. Rozluźnia się. Czujesz, jak unosisz ci przodem ciała. I opada z tyłu ciała spokojnie. Wdech przenosi się przez centrum twojego ciała do skrzydeł. I spokojnie opada w dół. I wydech. Ta równowaga w lewo i w prawo. Daje tobie uczucie spokoju, równowagi. I spokojny wydech. I aby zakończyć praktykę, robisz wielkie zamknięcie. Trzymasz kulę światła w dłoniach. Wdech. Odwracasz kciuki w tył. Kolejny wdech. Zagarniasz cały chi wszechświata w rękach i z wydechem. Spokojnym, długim. Czujesz, jak twój umysł napełnia się światłem. Swoje słowa, twoje uczucia, twoja witalność życiowa. I zakończ układając dłonie nad dolem dantien, punktem laogon. Możesz pozostać pielęgnując swoje chi z uczuciem jestem w chi, chi jest we mnie. Cała energia wszechświata jest wewnątrz mnie i na zewnątrz mnie. Jestem w chi. Czy jest we mnie. I obserwuj swój oddech spokojnie. Aby zakończyć, rozluźnij ręce. Podziękuj sobie, podziękuj swojemu ciału. Podziękuj wszystkim źródłom energii, ziemi. Sobie. Ja dziękuję tobie. Pozdrawiam cię, jeśli spodobała się tobie ta praktyka.
Możesz podzielić się swoim komentarzem, zostawić like, subskrybować ten kanał. Życzę Ci dużo stoickiego spokoju i jednocześnie radości, równowagi i stabilności. Do zobaczenia w następnym wideo.